Cześć, rozpoczął się właśnie sezon na koszenie trawników przydomowych. Wyciągamy kosiarkę z garażu, a to taka niespodzianka. Oglądajcie dalej, żeby zobaczyć, jak to wymienić w warunkach domowych. W zależności od rodzaju silnika, tu mam akurat silnik Brixa. Są, wiadomo, różne marki silników, są też różne montaże tych rozruszników. Zawsze natomiast montowany jest od góry i zazwyczaj jest pod osłonami. Tak? Tu mamy jedną osłonę zaślepiającą, żeby ją zdemontować, tu mamy zatrzaski. Podważamy, jeden nam schodzi i drugi trzeba wyszarpać. Teraz demontujemy tą osłonę i dopiero będziemy mieli rozrusznik na wierzchu. I tu jest nasz rozrusznik. Zaraz go zdemontujemy i pokażemy, jak to zrobić w prosty sposób, bez ingerowania w napinanie całego sznurka, czyli w sprężynę. I tak, żeby go wymienić, ten sznureczek, trzeba by poluzować najpierw sprężynę. Musimy tu wyciągnąć sznurek. Jest to proste, natomiast wykonalne. Wylazło, tak. Luzujemy sprężynę. Możemy też od razu odwinąć, tak, ale żebyśmy nie mieli napiętej tej sprężyny, napniemy sobie po zamontowaniu nowego sznurka. Wyciągamy z powrotem sznurek. I teraz mamy luźną sprężynę. Możemy odciąć ten węzeł, żeby zdemontować cały sznurek. Jest kosa. I w zależności też od kosiarki, typu rozrusznika, jeżeli mamy rączkę rozrusznika na samym silniku, sznurek będzie krótszy. Natomiast w większości przypadków jest tutaj zamontowany i przez to musi być dłuższy. Około 2,5 metra będzie nam potrzebne. To teraz musimy iść do majora po sznurek. Mamy już nowy sznurek. Teraz co robimy? Przetykamy od zewnątrz lub od wewnątrz, to w zależności od upodobania. Tak, żeby nam wyszedł sznurek tam, gdzie powinien. I mamy sznureczek. Tak? Zwiążemy z dwóch stron. Z jednej strony uchwyt, z drugiej zawiążemy pętlę, żeby nam z koła linowego nie wyszło. Grubszy węzeł, żeby nie przeskoczył przez rączkę. Jak będzie za długi sznurek, to go później skrócimy, już jak będzie wszystko zmontowane. Teraz znowu musimy tu wyciągnąć sznurek, żeby nawinąć sprężynę. Udało się. Tu przytrzymujemy ten sznurek, żeby nie wędrował nam za tą drugą częścią. Już mamy naprężoną sprężynę, wyciągamy sznureczek. Zwijamy. Mamy wymieniony sznureczek, możemy teraz zamontować z powrotem rozrusznik. W tej kosiarce mieliśmy wymienić tylko ten sznureczek, natomiast widzę tutaj sterowanie gaźnika zapchane jest jakimś sianem i w pewnym momencie może się to zablokować, nie pracować prawidłowo, także w gratisie wyczyścimy to. Mamy wyczyszczone,
możemy składać z powrotem rozrusznik. Przykładamy. Pociągniemy. O, będzie zaskakiwał już z zabierakami. Skręcamy wszystko po kolei, tak jak było rozkręcone. W tym przypadku pokazywaliśmy nie naprawę rozrusznika, natomiast wymianę sznurka. Taką, którą moglibyśmy zrobić samodzielnie. W garażu, w każdym garażu, tak, bo jakieś tam drobne narzędzie każdy posiada. Dajcie znać w komentarzach, czy wymienialiście już taki sznurek kiedyś. Zakładamy osłonę. Pierwszą odsłonę, będziemy mieli zaraz jeszcze drugą. Tą dokręcamy. Aha. Gdzie jest, kurde, bit? Gdzie jest bit? Nie no, przecież są jakieś jaja. Ktoś mi zawinął tego bita. W międzyczasie wyszedłem. Zakładamy osłonę. Numer dwa. Wymianę sznurka mamy już gotową. Możemy tu zaczepić przelotkę. No i gotowe. Sznurek mamy wymieniony, także kosiarka już nadaje się do pracy. Wiadomo, ma jakieś jeszcze mankamenty, ale klient ich nie chciał naprawiać. Także na tyle będzie z naszą naprawą tej kosiarki. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie. Z mojej strony to wszystko. Cześć.